Jak myślisz, czy istnieją takie przestępstwa, w przypadku których winę za ich dokonanie można zrzucić na traumatyczne dzieciństwo i presję społeczeństwa? Czy to prawda, że nikt nie jest skłonny uwierzyć w prawdziwość słów wypowiadanych przez osobę, która dopuściła się molestowania seksualnego wobec dzieci? Spróbujmy dziś odpowiedzieć na te pytania dokonując szczegółowej analizy znanego przypadku zbrodni z miasta Nara. Kobayashi Kaoru Urodził się 30 listopada 1968 roku w Osace. Był pierworodnym synem państwa Kobayashi, którzy na co dzień zajmowali się prowadzeniem rodzinnego biznesu, niewielkiego sklepu z paliwem, znajdującego się w dzielnicy Sumiyoshi. Firma nie prosperowała jednak tak dobrze, jakby para sobie tego życzyła, i z tego powodu mały kaoru już w pierwszych latach od przyjścia na świat. Miał wątpliwą przyjemność doświadczenia życia w niedostatku. Bywały takie dni, że mały chłopiec chodził głodny, brudny, czy też nosił te same ubrania przez kilka dni, ponieważ rodzina miała trudności z opłaceniem rachunków za wodę czy energię elektryczną na czas. Kiedy Kaoru rozpoczął szkołę podstawową, poważnie zmartwiony rodzinną sytuacją, postanowił z własnej woli podjąć swoją pierwszą pracę. W godzinach porannych dostarczał bowiem prasę mieszkańcom najbliższej okolicy, dzięki czemu w mniejszym lub większym stopniu przyczyniał się do zwiększenia budżetu domowego. Mimo tego, że chłopiec starał się jak mógł, by nie być dla rodziców ciężarem, jego ojciec od najmłodszych lat znęcał się nad nim oraz jego matką, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Z tego powodu oczywistym jest, że relacja między Kaoru a ojcem nie miała szans wykształcić się prawidłowo. W matce natomiast chłopiec widział nie tylko troskliwego opiekuna, ale i jedynego sojusznika w przeciwstawianiu się domowemu oprawcy. Chłopiec od urodzenia miał również ogromne problemy ze wzrokiem, szczególnie w lewym oku, które, niemalże niewidome, powodowało liczne utrudnienia w życiu codziennym. Rówieśnicy szybko dopatrzyli się wady wzroku u kaoru i postanowili konsekwentnie używać jej jako pretekstu do wyśmiewania się ze słabszego kolegi. Z tego powodu Kaoru miał niemałe problemy z zawieraniem nowych szkolnych znajomości, a fakt, że jego rodzina nie należała do najzamożniejszych, oraz to, że czasem zjawiał się w szkole w sfatygowanym mundurku, wcale mu tego nie ułatwiały. W 1978 roku, kiedy chłopiec skończył 10 lat, okazało się, że rodzina państwa Kobayashi powiększy się. Oczekiwali oni przyjścia na świat kolejnego potomka. Kaoru cieszył się i przygotowywał do objęcia roli starszego brata, jednak niestety, z czasem miało się okazać, że liczba osób w rodzinie Kobayashi nie ulegnie jednak zmianie. Kiedy nadszedł bowiem dzień porodu, dopiero w jego trakcie wyszło na jaw, że noworodek był nieprawidłowo ułożony w efekcie czego zaklinował się w kanale rodnym. Lekarze nie zareagowali na czas i nie wydali decyzji o cesarskim cięciu co spowodowało realne zagrożenie życia zarówno dziecka, jak i matki. Położna przekazała głowie rodziny informacje o zaistniałej sytuacji i postawiła mężczyznę przed ciężkim wyborem. Musiał on bowiem zadecydować, kogo medycy ratować mają w pierwszej kolejności, gdyby zaszła konieczność dokonania tak tragicznego wyboru. Mężczyzna na oczach syna, bez chwili namysłu, kazał ratować noworodka za wszelką cenę nawet jeżeli wiązałoby się to z poświęceniem życia jego matki. Pomimo starań lekarzy o utrzymanie przy życiu obojga pacjentów, w przypadku pani Kobayashi doszło do nieodwracalnych zmian i kobieta zmarła niedługi czas po porodzie. Mając na uwadze szczególną więź Kaoru z matką, można przypuszczać, że serce chłopca pękło w tym momencie na pół. Źródła wskazują na fakt, że nigdy nie wybaczył on swojemu ojcu podjęcia decyzji, która finalnie przyczyniła się do śmierci jego matki. Utrata jedynego sojusznika pozostawiła bowiem w jego sercu ogromną pustkę, której nie był w stanie wypełnić nawet długo wyczekiwany braciszek. Ze względu na komplikacje zaistniałe przy porodzie. Brat kaoru przyszedł na świat z dziecięcym porażeniem mózgowym i w zasadzie od samego początku potrzebował całodziennej, specjalistycznej opieki. Jako, że ojciec obu chłopców niemalże natychmiast powrócił do prowadzenia rodzinnego biznesu, dziesięcioletni kaoru zmuszony był do natychmiastowego uporania się z żałobą po matce i zaopiekowania nowonarodzonym rodzeństwem. Można by rzec, iż wraz ze śmiercią matki. Wywodzący się z biednej rodziny chłopiec został bardzo wcześnie obrabowany z ostatniej rzeczy, jaka mu pozostała ze swojego dzieciństwa. W okresie gimnazjalnym życie Kaoru nie zmieniło się jakoś zauważalnie. Kontakt chłopaka z ojcem nadal był znikomy, w dalszym ciągu pomagał on również w opiece nad bratem, który rozwijał się znacznie wolniej niż inne dzieci. Przytłoczony otaczającą go rzeczywistością nastolatek, próbował odreagować swoją ciężką sytuację, paląc papierosy i pijąc alkohol, czasem dopuszczał się również drobnych kradzieży. Raz czy dwa zdarzyło się nawet, że przywłaszczył sobie czyjś pojazd, motor lub motorower. W opisywanym czasie nasiliły się również niepożądane zachowania rówieśników ze szkoły chłopaka którzy gnębili go znacznie częściej i w zdecydowanie bardziej okrutny sposób niż miało to miejsce w poprzedniej placówce edukacyjnej. Wydawać by się mogło, że nastolatek nie miał w owym czasie swojego w cudzysłowie bezpiecznego miejsca, w którym mógłby odpocząć od trudności, z którymi przychodzi mu się mierzyć w życiu codziennym. W szkole na co dzień miał do czynienia z prześladowaniem, a kiedy wracał do domu, zajmować się musiał chorym bratem, nie mówiąc już o tym, że agresywny ojciec nie zaprzestał wymierzania kar cielesnych wobec członków rodziny. Kiedy nadszedł czas wyboru liceum, chłopak postanowił postawić na prywatną placówkę znajdującą się na terenie prefektury Osaka. Źródła wskazują na fakt, że to mniej więcej od tego czasu zachowanie Kaoru zaczęło stawać się szczególnie niepokojące. Początkowo w raportach sądowych można natrafić na informacje o tym, że mając 16-17 lat, nastolatek dopuszczał się molestowania wobec koleżanek z klasy, które obejmowało takie zachowania jak przytulanie dziewczynek od tyłu bez pozwolenia, dotykanie ich klatek piersiowych, czy też podwijanie do góry ich szkolnych spódniczek. Wystąpienie pierwszego poważnego zatargu z prawem datuje się jednak na czas, kiedy chłopak uczęszczał do drugiej klasy liceum i wraz ze szkolnym klubem. Niestety nie znalazłam informacji, do jakiego rodzaju klubu chłopak wtedy należał. Pojechał on na wycieczkę do prefektury Tottori, gdzie został zatrzymany przez policję za zaczepianie dwóch kilkuletnich dziewczynek w pobliżu gospody, w której grupa uczniów zatrzymała się na odpoczynek. Według artykułów na temat tej sprawy, młody mężczyzna dopuścić się miał niewłaściwego w przypadku osób nieletnich zachowania. Jednak nie udało mi się odnaleźć żadnych bardziej szczegółowych informacji i możemy się jedynie domyślać, o co mogło chodzić. Szkołę średnią Kobayashi ukończył w marcu 1987 roku i zadecydował o rozpoczęciu poszukiwania zatrudnienia. Pierwszą poważną pracę otrzymał w jednej z restauracji typu Izakaya, znajdujących się w Osace. Jest to pewnego rodzaju bar, jadłodajnia – w której dorośli zbierają się zazwyczaj po pracy, aby się odstresować, napić alkoholu i przy okazji zjeść coś na szybko. Z trunków serwuje się tam najczęściej piwo i sake, a jako przekąskę można tam zamówić głównie dania, którymi łatwo możemy się podzielić z innymi, takie jak na przykład karage, edamame, kushiyaki i tym podobne. Zdjęcia potraw wraz z krótkimi opisami pojawią się oczywiście na waszych ekranach w ramach dodatkowej ciekawostki. Ten rodzaj płatnego zajęcia nie spodobał się jednak młodemu mężczyźnie i bardzo szybko powrócił on do rodzaju zatrudnienia, który dobrze znał ze szkoły podstawowej. Mowa oczywiście o roznoszeniu gazet, przy którym Kobayashi zatrudnił się w niepełnym wymiarze godzin. Jednak nawet tam jego nastawienie do konieczności wykonywania pracy było bardzo negatywne. Klienci mieszkający na terenie obsługiwanym przez kaoru często skarżyli się, że nie otrzymują gazet, ponieważ mężczyzna miewał dni, w których zwyczajnie podpisywał dokumenty potwierdzające wykonanie przydzielonych mu na ten dzień zadań, kiedy w rzeczywistości zwyczajnie pozbył się makulatury na najbliższym wysypisku. Zdarzało mu się również okradać swojego pracodawcę, w efekcie czego szybko został zwolniony. Ta sytuacja nie nauczyła jednak mężczyzny zbyt wiele. Ponieważ już następnego dnia pojechał on do siedziby innej firmy zajmującej się rozprowadzaniem gazet na terenie sąsiedniej prefektury i tam, po krótkiej rozmowie, przyjęto go na podobne stanowisko. W tym przypadku po jakimś czasie na światło dzienne również wyszły lenistwo i nieuczciwość młodego mężczyzny, w związku z czym ponownie stracił on pracę. Źródła wspominają, iż Kobayashi w przeciągu dwóch lat zmieniał pracodawców na terenie prefektur Siga i Nara. Co najmniej kilkanaście razy. Będąc dostarczycielem prasy, mężczyzna bez wątpienia miał na co dzień do czynienia z ludźmi. Każdego dnia mijał liczne placówki edukacyjne, nieraz spotykał też w czyimś ogrodzie lub na okolicznych placach zabaw bawiące się dzieci. Mieszkańcy terenów obsługiwanych przez Kobajasziego często skarżyli się na podejrzanie zachowania mężczyzny, aż w końcu w 1989 roku. Kiedy Karu miał 21 lat, został on oskarżony o molestowanie seksualne aż ośmiorga dzieci, w wyniku czego otrzymał karę dwóch lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na cztery lata. Źródła wspominają, iż w tym przypadku chodziło konkretnie o rozbieranie się w miejscu publicznym, w którym przebywali małoletni. Z uwagi na ten fakt mężczyzna został oczywiście kolejny raz zwolniony z pracy. Po tych wydarzeniach Kobayashi postanowił nieco zmienić taktykę i podjął pracę jako kierowca ciężarówki. Wspomina się również, że w tamtym czasie był nawet w związku z pewną kobietą. Jednak mimo to w dalszym ciągu nie potrafił powstrzymać swojego pociągu seksualnego, jaki odczuwał wobec małoletnich. Już niecałe dwa lata później, w październiku 1991 roku. 23-latek wtargnął na teren lokalnego placu zabaw, gdzie zauważył samotnie bawiącą się kilkulatkę. Podjął próbę wykorzystania jej seksualnie, jednak kiedy dziewczynka zaczęła krzyczeć, kaoru zacisnął jej dłonie na szyi i próbował udusić. Niespodziewany hałas zaalarmował dorosłych, którzy natychmiast obyzwładnili mężczyznę i zawiadomili policję. Kobayashi został aresztowany i oskarżony o próbę zabójstwa pięciolatki. Decyzją sądu za to przewinienie został on skazany na trzy lata więzienia. W połączeniu z poprzednim, zawieszonym wyrokiem, Kobayashi miał spędzić w odosobnieniu siedem długich lat. O zwolnienie warunkowe mógł natomiast ubiegać się po czterech, w związku z czym, kiedy tylko mógł, złożył wniosek w listopadzie 1995 gdzie ze względu na dobre sprawowanie i młody wiek, sąd zadecydował o wypuszczeniu mężczyzny na wolność 23 lipca 1996 roku. Po opuszczeniu więzienia Kobayashi przez kilka lat był w stanie żyć w zgodzie z prawem, jednak kiedy mężczyzna skończył 35 lat, ponownie zboczył z właściwej ścieżki i zaczął miewać podobne problemy z którymi borykał się za młodu. Mniej więcej od stycznia 2004 roku był on pracownikiem rozwożącym gazety Mainichi Shinbun w mieście Osaka, gdzie już cztery miesiące później ponownie dopuścił się kradzieży gotówki otrzymanej za rozprowadzone magazyny. Do pracodawcy dotarły również informacje o tym, jakoby Kobayashi przywłaszczał sobie należącą do młodych dziewczynek bieliznę i stroje gimnastyczne, które akurat suszyły się po praniu na balkonach okolicznych blokowisk. 26 września tego samego roku, na terenie miasta Nara, mężczyzna zawołał sześcioletnią uczennicę pierwszej klasy szkoły podstawowej, zabrał ją w odosobnione miejsce, gdzie dopuścił się dotykania jej ciała w niewłaściwy sposób. Niestety, mężczyzna nie otrzymał za to żadnej kary, ponieważ nie udało mu się nic udowodnić. A może gdyby wtedy wzięto pod uwagę jego uprzednią karalność, to dzisiejszy odcinek podcastów w ogóle by nie powstał. 17 listopada 2004 roku pani Ariyama, matka siedmioletniej Kaede, oczekiwała powrotu córki ze szkoły. W międzyczasie usłyszała dźwięk telefonu, zwiastujący otrzymanie wiadomości tekstowej. Zerknęła na ekran i uśmiechnęła się, ponieważ nadawcą SMS-a okazała się być właśnie jej córka. Jednak kiedy spostrzegła, co w rzeczywistości znajduje się w jego treści, zamarła. Wiadomość przychodząca zawierała jedynie trzy słowa. Mam twoją córkę oraz zdjęcie dziewczynki na tle nieznanego kobiecie otoczenia. Przerażona matka natychmiast powiadomiła policję. Początkowo, nie mając żadnych innych tropów oprócz SMS-a wysłanego z numeru córki państwa Ariyama, policjanci postanowili skupić się na próbie namierzenia nadajnika GPS znajdującego się w telefonie ofiary. Okazało się to być jednak niemożliwe, ponieważ porywacz wyłączył urządzenie zaraz po wysłaniu mrożącej krew w żyłach wiadomości. Zarządzono także poszukiwania dziecka skupione przede wszystkim wokół trasy, którą dziewczynka zazwyczaj wracała do domu ze szkoły. Jednak nie przyniosło to żadnych rezultatów. Nie wiadomo było w którym miejscu doszło konkretnie do porwania, nie znaleziono także żadnych świadków tego zdarzenia. Kolejny dzień, 18 listopada okazał się być dla rodziców dziewczynki zdecydowanie najgorszym w ich życiu. Otrzymali oni bowiem informację, że przypadkowy przechodzień odnalazł okaleczone ciało ich córki w rynsztoku wiejskiej drogi w miejscowości Heguri, znajdującej się około 11 kilometrów od miasta Nara, w którym rodzina na co dzień mieszkała. Zlecono przeprowadzenie autopsji ciała dziewczynki, Podczas której odkryto, że z pewnością została ona wykorzystana seksualnie, po czym oprawca ponownie ją ubrał w rzeczy, w których tego ranka wyszła do szkoły. Dziecku brakowało kilku zębów oraz miała liczne otarcia na dłoniach i stopach. Wykazano, że zęby dziewczynki zostały usunięte już po jej śmierci. Na ciele KED znaleziono także włosy oraz krew o grupie B, nie należącą do dziewczynki. Musimy jednak brać pod uwagę, że możliwości śledczych w 2004 roku były znacznie ograniczone i prawdopodobnie z tego powodu nie byli oni w stanie w tamtym czasie wykorzystać informacji uzyskanych podczas autopsji do posunięcia śledztwa naprzód. Co ciekawe, przyczyna zbrodni określana została jako utonięcie. W płucach dziecka znajdowała się czysta woda, co świadczyło o tym, że z pewnością nie zginęła ona w naturalnym zbiorniku wodnym, takim jak jezioro czy staw. Śledczy nie ustawali w próbach ustalenia sprawcy tego makabrycznego czynu, jednak brak jakichkolwiek tropów zmusił ich do zaakceptowania myśli o tym, iż człowiek ten może nigdy nie odpowiedzieć za zbrodnie, jakiej się dopuścił. Aż do 14 grudnia, kiedy to niecały miesiąc po tragedii, matka Kaede otrzymała kolejną wiadomość z numeru należącego do jej tragicznie zmarłej córki. Zawierała ona makabryczne zdjęcie zwłok siedmiolatki, którą Państwo Ariama pochowali dosłownie kilka dni wcześniej, podpisane słowami: następna będzie jej siostra. Nie jestem sobie nawet w stanie wyobrazić, co poczuć musiała wtedy ta kobieta. Jednak jakkolwiek okropne, bolesne i druzgocące to uczucie by nie było, wiadomość wysłana tamtego dnia była ogromnym krokiem naprzód w sprawie ustalenia sprawcy zabójstwa Kaede. Policjanci, którzy natychmiast poinformowani zostali o kolejnej próbie kontaktu sprawcy z rodziną ofiary, postanowili w kolejnych dniach uzyskać dostęp do rejestru połączeń wykonywanych z numeru należącego do KED i odkryli, że oprócz wysyłania mrożących krew w żyłach SMS-ów do matki ofiary, wiadomości wysyłane były również na inny, nieznany rodzinie numer. Po jego sprawdzeniu okazało się, że należał on do Kobayashiego Kaoru. Śledczy z komendy głównej policji w prefekturze Nara, mając na uwadze kryminalną przeszłość mężczyzny, już następnego dnia, 30 grudnia 2004 roku, zarządzili przeszukanie domu kobayashiego, podczas którego znaleziono telefon komórkowy Kaedeari Jamy, plecak oraz okrycie wierzchnie dziewczynki, w której była ubrana w dniu porwania. Znaleziono także ponad setkę filmów pornograficznych z udziałem dzieci, około 80 sztuk dziecięcej bielizny i strojów kąpielowych oraz tors lalki, któremu brakowało kończyn. W związku z powyższym, Kobayashi Kaoru został niemalże natychmiast aresztowany pod zarzutem porwania, morderstwa i porzucenia zwłok. Proces mężczyzny rozpoczął się w kwietniu 2005 roku. Postawiono mu aż osiem zarzutów, nie tylko te wymienione wcześniej, ale dodano także wspomniane wcześniej molestowanie sześciolatki czy też kradzież bielizny, której dokonał jako dostarczyciel gazet. Jednak z uwagi na fakt, iż postanowiono przebadać mężczyznę psychiatrycznie, proces sądowy zawieszono do lipca. Osoby odpowiedzialne za ustalenie poczytalności jego uznały, iż może on świadomie odpowiadać przed sądem. W opisie zawarto również informację, że w przypadku tego pacjenta istnieje wysokie prawdopodobieństwo ponownego dokonania tego rodzaju czynu. Treść oceny została przeprowadzona na podstawie wywiadów z osobami zaznajomionymi z psychiatrią kryminalną, a w dokumentach powstałych na potrzeby tego badania widniały takie przypadłości jak a społeczne zaburzenie osobowości oraz pedofilia. Przed sądem 14 lutego 2006 roku. Kobayashi Kaoru opowiedział, że 17 listopada 2004 roku podczas jazdy samochodem po miasteczku Nara zauważył na poboczu drogi wracającą samotnie ze szkoły kilkulatkę. Jego natrętne myśli i chore instynkty nakazały mu natychmiast zwolnić i zagadać do dziewczynki. Nie wybrał Kaede z jakiegoś konkretnego powodu, jak sam stwierdził, zadowoliłby się każdą samotnie wracającą dziewczynką. Następnie zaproponował dziecku odwiezienie do domu, a ufna dziewczynka chętnie przystała na propozycję. Wtedy postanowił zawieźć ją do swojego mieszkania w miasteczku Sango, oddalonego od domu dziewczynki o niecałe 30 minut drogi. Tam mężczyzna zrobił dziecku zdjęcie jej własnym telefonem, które następnie wysłał do jej matki, po czym dopuścił się wobec niej molestowania seksualnego. Przyznał, iż początkowo planował zwrócić dziewczynce wolność. Jednak, ze względu na to, że wydała mu się ona szczególnie inteligentna i mogłaby sprowadzić na niego kłopoty, postanowił zakończyć jej życie. Napełnił więc wannę wodą, a następnie przytrzymał głowę kilkulatki pod jej powierzchnią do momentu, aż przestała ona walczyć. Następnie wykonał telefonem dziewczynki kilkanaście zdjęć jej martwego, bezwładnego ciała. To właśnie jedno z tych zdjęć matka otrzymała niecały miesiąc po porwaniu wraz z groźbą utraty drugiej z córek. Chwilę później ponownie ubrał kaedę, włożył jej ciało do samochodu, aby finalnie porzucić je w miejscu, w którym następnego dnia zostało znalezione. Na procesie mężczyzny zeznawała również pewna kobieta, pracownica sklepu spożywczego, do którego Kobayashi często zachodził po zakupy. Para od kilku miesięcy rozmawiała ze sobą okazjonalnie podczas jego wizyt i ekspedientka zeznała, że kiedyś poruszyła temat zaginięcia siedmiolatki w jego obecności. Mężczyzna pokazać jej miał wtedy jedno ze zdjęć ciała Kaede, które miał na telefonie. Kiedy zapytała go, skąd ma to zdjęcie, Kobayashi odpowiedział, że znalazł je w internecie. Następnie, kiedy kobieta powiedziała, że ma nadzieję, że szybko znajdą sprawcę tej okrutnej zbrodni, mężczyzna uśmiechnął się i dodał, że z pewnością stanie się to już niedługo. Każdemu, kto był obecny na sali rozpraw, wydawało się, że Kobayashi Kaoru w rzeczywistości pragnie uzyskać karę śmierci. Celowo mówił rzeczy, które stawiały go w złym świetle. Społeczeństwo nawet nie spróbuje mnie zrozumieć, cokolwiek bym nie powiedział, twierdził. Już na pierwszym procesie orzekł jasno, że nie odczuwa żadnych wyrzutów sumienia i że jeśli wyjdzie kiedykolwiek na wolność, to znowu zabije. Stale twierdził, że gdyby nie został złapany, to planował zostać seryjnym mordercą, takim jak Miyazaki Tsutomu czy też takuma Moru. Na temat tych mężczyzn nie będę jednak mówić więcej w tym podcaście, ponieważ planuję poświęcić obu panom w przyszłości nieco więcej czasu. Na jednej z kolejnych rozpraw, 5 czerwca 2006 roku, prokurator stwierdził, iż oskarżony dopuścił się przestępstwa jedynie w celu zaspokojenia swoich chorych pragnień i zażądał dla niego kary śmierci. Swoje zdanie motywował tym, że Kobayashi sam przyznał, „że nie ma wyrzutów sumienia, nie wyraża chęci resocjalizacji, a po samej zbrodni dodatkowo dręczył rodziców tragicznie zmarłej dziewczynki, wysyłając im drastyczne zdjęcia i grożąc ich drugiemu dziecku. Przytoczył również argument, iż mężczyzna pośmiertnie okaleczył ciało dziewczynki, wyrywając jej zęby, chociaż nie miał do tego zupełnie żadnego powodu. Obrońcy Kobayashiego natomiast starali się o wywalczenie dla niego dużo niższego wyroku, twierdząc, że to bardzo trudne dzieciństwo oraz społeczeństwo ponoszą część winy za popełnioną przez mężczyznę zbrodnię. Ponieważ sposób, w jaki był on wychowywany i brak reakcji ze strony postronnych osób dorosłych spowodowały, że finalnie stał on się pedofilem. Ostatecznie, 26 września 2006 roku, sąd rejonowy w mieście Nara wydał wyrok. Kobayashi Kaoru zgodnie z oczekiwaniami prokuratury został skazany na karę śmierci jako pierwszy i jedyny człowiek w Japonii, który otrzymał ten rodzaj zadośćuczynienia za pojedyncze zabójstwo. Kobayashi przyjął ten wyrok ze spokojem, zacisnął jedynie pięści i pokornie skinął głową. 30 października 2006 roku skazany powierzył swojemu prawnikowi list do rodziców ofiary. Pogrążona w żałobie para nie przyjęła go jednak ze względu na karygodną postawę i niedopuszczalne zachowanie mężczyzny w trakcie procesu. Kobayashi Kaoru przez niemalże 7 lat przebywał w celi śmierci w więzieniu w Osace aż do 21 lutego 2013 roku, kiedy to kara została ostatecznie wykonana. Mężczyzna zakończył swój żywot w wieku 44 lat. Tego samego dnia wykonywano również kilka innych wyroków wobec osób skazanych na śmierć. Profesor Hirokazu Hasegawa, który miał okazję przeprowadzać rozmowy zarówno z Kaoru, jak i innymi przestępcami z celi śmierci, powiedział, że Kobayashi był zupełnie inny niż reszta skazanych. W jego opinii mężczyzna nie zasługiwał na karę śmierci. Przede wszystkim był on w pełni świadomym, że to, co zrobił, było złe. Po latach na światło dzienne wyszła treść wspomnianego listu, który Kobayashi napisał z więzienia do rodziców ofiary. Mężczyzna długo przepraszał w nim za podjęcie niewybaczalnych działań, w rezultacie których doszło do śmierci ich ukochanej córki. Wyznał, że w rzeczywistości odczuwał ogromne, nieustające poczucie winy, które powoli zżera go od środka od długiego czasu. Dodał też, że według niego samego Jedynym, co mógł zrobić, aby sprawiedliwie odpokutować za swój niewybaczalny czyn, było samodzielne postaranie się o uzyskanie kary śmierci. Z tego powodu zachowywał się tak, a nie inaczej w trakcie procesu. Pisał, że bał się, że jeżeli najaw wyjdzie, iż w rzeczywistości czuje ogromną winę, sędzia może wysnuć wniosek, iż kara śmierci nie będzie w jego przypadku odpowiednia. Napisał również, iż w rzeczywistości nie zabił on Ariamy Kaedę. Według jego opowieści dziewczynka sama utopiła się w wannie po tym, jak napuścił do niej wody, aby zmyć z dziewczynki ślady biologiczne, które w efekcie doprowadzić mogłyby policjantów pod jego drzwi. Twierdził, że wcześniej podał KED Triazolam lek stosowany w przeciwdziałaniu bezsenności, aby nie wyrywała się, kiedy dopuszczał się będzie molestowania oraz aby po wszystkim nie pamiętała, gdzie była i co właściwie się z nią działo. Kiedy Kobayashi wyszedł na chwilę z łazienki i zostawił dziewczynkę bez nadzoru, miała ona usnąć w wannie i w taki sposób doszło do jej śmierci. Słów mężczyzny nie udało się jednak potwierdzić ani im zaprzeczyć, ponieważ triazolam szybko wypłukuje się z organizmu i po 24 godzinach jego obecność we krwi dziewczynki i tak nie zostałaby wykryta. Przyznał, że desperacja, jaka ogarnęła go po tym, kiedy wyciągnął z wody bezwładne ciało dziecka, doprowadziła go do rozpaczy i nie bardzo pamięta, co się działo potem. List do rodziców ofiary został wysłany dopiero po tym, jak ostatecznie potwierdzono orzeczenie wobec mężczyzny kary śmierci. Dwa lata po tragicznej śmierci Kaede, pan Tanaka, dyrektor szkoły, do której uczęszczała dziewczynka, wypowiedział się w mediach że pomimo iż minął już jakiś czas od tej tragicznej zbrodni, to rodzice wciąż odprowadzają swoje dzieci do szkoły i przychodzą je odebrać po zajęciach. Nadal nie pozwala się tu kilkolatkom na samodzielny powrót do domu. Dla dzieci i ich rodziców ta sprawa nigdy się nie zakończy, dodał. Wspomniał również, że ławka przy której siedziała Ariyama została przeniesiona do jego gabinetu, a nauczyciele i rodzice uczniów każdego dnia kładą na niej świeże kwiaty. Po 10 latach od śmierci Kaede jej rodzice wydali publiczne oświadczenie o treści: Minęło dokładnie 10 lat od dnia, w którym nasza córka została uprowadzona. Smutek i cierpienie po jej stracie w dalszym ciągu są dokładnie takie same, jak wtedy. One nigdy nie znikną. Zastanawiamy się, jakie życie Kaede by teraz wiodła, gdyby nie ten incydent. Zawsze będziemy się obwiniać za to, że nie zdołaliśmy jej ochronić. Jest nam bardzo ciężko żyć bez jej promiennego uśmiechu. Gdyby Kaede żyła, byłaby teraz w drugiej klasie liceum. Jej młodsza siostra wciąż marzy, aby móc jeszcze raz się z nią pobawić. Co roku, po dziś dzień, w rocznicę śmierci dziewczynki w miejskim ratuszu organizowane są również spotkania dla dorosłych, na których debatują oni nad tym, co można by było ulepszyć, aby miasto Nara stało się miejscem, w którym dzieci mogą żyć bezpiecznie. Muszę przyznać, że opisywana dziś przeze mnie historia jest w mojej opinii bardzo kontrowersyjna. Nie mam pojęcia, czy to, co mężczyzna pisał do rodziców dziewczynki, było prawdą i prawdopodobnie nigdy się już tego nie dowiemy, ale kiedy o tym czytałam, to będąc kompletnie szczerą, przez krótką chwilę zrobiło mi się w pewnym sensie żal tego mężczyzny. Oczywiście niezaprzeczalnie był on pedofilem i dopuszczał się molestowania osób małoletnich, za co powinien ponieść odpowiednią karę ale jeżeli faktycznie to, co pisał, okazałoby się prawdą, według kodeksu karnego nie kwalifikowałby się on do celi śmierci. Nie można też zaprzeczyć, że dzieciństwo Kobajasziego było w istocie traumatyczne. Głód, brak podstawowych środków do życia, ciągła przemoc ze strony ojca, śmierć ukochanej matki, niepełnosprawność brata, którym musiał się stale opiekować, bycie poniżonym przez kolegów ze szkoły. Jestem ciekawa, czy istnieje jakaś szansa, że tak jak twierdził adwokat Kobayashi'ego, że to traumatyczne dzieciństwo w istocie uczyniło z mężczyzny pedofila? Jak wam się wydaje? Czy Kaoru dopuściłby się tego rodzaju przestępstwa, gdyby jego młodzieńcze lata obfitowały w luksusy i same szczęśliwe wspomnienia? Cześć, z tej strony Shinami z kanału Japonia w ramionach zbrodni. Zacznę od tego, że kanał niedawno przekroczył magiczną granicę tysiąca subskrypcji, za które z całego serca dziękuję. Kiedy zadecydowałam o jego utworzeniu, to byłam przekonana, że będę opowiadała tę historię dla 50, może stu osób, a okazało się, że jest jednak więcej ludzi, których interesuje na Strona Japonii. Dzięki. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. W związku z tym mam do Was jeszcze pytanie – czy bylibyście zainteresowani wysłuchaniem podcastów, których motywem przewodnim nie byłby jako taki sam sprawca zbrodni, a miejsce, w której do niej doszło? Przykładowo, znalazłam świetną historię o domu, w którym doszło do pewnego przestępstwa, i obecnie uważa się, że budynek ten jest po dziś dzień nawiedzany przez jego ofiary. Co o tym myślicie? Bo jeżeli zechcielibyście o tym posłuchać, to chętnie opracuję tego typu odcinek. Może nawet zrobię z tego jakąś miniserię? Dajcie znać. A teraz czas na cotygodniowy kącik wiedzy o Japonii. Dziś opowiem Wam o najbardziej znanej atrakcji miasta Nara, w którym doszło do omawianego dziś zdarzenia. Mowa oczywiście o jelonkach. Niektórzy z Was, zwłaszcza ci, którzy mają profil na Facebooku, Instagramie czy TikToku. Mogli już przypadkiem natrafić na filmiki, na których ludzie karmią i głaszczą jelonki, które zwyczajnie spacerują sobie bez trosko po ulicach, głównie po terenie parku i okolicy Świątyń Todaiji i Kasuga Niemal każda osoba, z którą rozmawiałam kiedykolwiek o tym, co konkretnie chciałaby zobaczyć, gdyby miała okazję pojechać do Japonii, wspomina właśnie o mieście Nara. I wcale się nie dziwię. Jestem ogromną miłośniczką zwierząt i to miejsce z pewnością znalazłoby się na mojej prywatnej liście atrakcji do odwiedzenia za wszelką cenę. Aby zachęcić do siebie zwierzaki, turyści często kupują na miejscu specjalne wafle o nazwie Shika-Senbei. Shika to jeleń w języku japońskim. Które miejscowe jelonki już bardzo dobrze znają i z opowieści wiem, że kiedy zorientują się, że trzymasz je w ręku. Zostajesz natychmiast otoczony przez kilkanaście wygłodniałych sztuk. To nic, że przed chwilą widziałeś, jak ktoś inny je karmił. Przecież nic im nie udowodnisz. Ale jeżeli nie chcesz wydawać dodatkowych pieniędzy, to nie martw się. Zwierzaki podobno nie widzą żadnej różnicy w smaku pomiędzy wafelkiem a twoją mapą. Oczywiście żartuję, jelonków nie wolno karmić byle czym. Gdzieś czytałam, że przejeżdżając przez pobliski teren komunikacją miejską lub też własnym samochodem, bardzo często bywa się świadkiem sytuacji, kiedy jelonki zwyczajnie przechodzą na drugą stronę ulicy po pasach, ramię w ramię z turystami. Tak sobie myślę, że przechadzanie się po terenie świątyni i podziwianie zabytków, pomiędzy których wyłania się od czasu do czasu jakaś ciekawska główka, musi być niezapomnianym przeżyciem. Jeśli macie ochotę, to w źródłach podlinkowałam wam kilka artykułów w języku polskim dotyczących tego magicznego miejsca. Możecie tam również obejrzeć zdjęcia wspomnianych przeze mnie świątyń. Na dzisiaj to tyle. Jak za każdym razem, dziękuję wszystkim wam razem i każdemu z osobna. Mata ne. Bye bye.